Teraz skuteczna rehabilitacja maluchów w komfortowych warunkach. Jarosławski Ośrodek Wczesnej Interwencji przeniósł się do nowej, większej siedziby. Wszystko dzięki ofiarności mieszkańców miasta i sponsorów. Swój udział w remoncie i adaptacji nowej siedziby ma także telewizja. Z akcji Reklama Dzieciom przekazała na ten cel 30 tysięcy złotych. W nowej siedzibie ośrodka jest więcej sal, w których rehabilitanci mogą prowadzić zajęcia z małymi pacjentami, a to w przypadku maluchów ma ogromne znaczenie. Mamy taki większy komfort pracy, możemy rozdzielić się na poszczególne pomieszczenia. Wiadomo, dzieci malutkie potrzebują każdy indywidualnie innego podejścia. Jedno płacze, drugie jest spokojne. Do Jarosławskiego Ośrodka trafia rocznie ponad 200 dzieci z zaburzeniami rozwoju. Tu mają szansę na fachową opiekę i pomoc specjalistów, a program rehabilitacji jest ustalany osobno dla każdego malucha. Daje to dziecku możliwość jakby maksymalnego wykorzystania możliwości dziecka i rodziny, bo program jest dostosowany również do możliwości rodziny, więc możliwości na przykład związane chociażby z dojazdem, prawda? Ale również nie prowadzi tego typu rehabilitacja do przeciążenia. Z pomocy ośrodka wczesnej interwencji korzystała m.in. pani Katarzyna Latuszek, która ma niepełnosprawnego syna. Afekty przechodziły z czasem. Stopniowo dziecko zaczęło utrzymywać pozycję pionową, zaczęło siedzieć samodzielnie, poprawiała się manualność dłoni, poruszał ładnie rękami. Rehabilitacja w ośrodku obejmuje zarówno rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny, jak i społeczny dziecka. Na pomoc psychologów czy prawników mogą także liczyć rodzice.